czarny Mercedes. To kryminał całkiem dobry, a może nawet i pretendujący do świetnego kryminału. Film osadzony w okupowanej Warszawie, czyli jest to jednocześnie film wojenny z wiernie odwzorowanymi realiami okupacji. I to nadaje temu taką barwę, taki smak, taką nutkę, no właśnie, taką nutkę tego takiego starego filmu, co mi się bardzo podoba. Więc tak, warto iść i warto zobaczyć, no o co chodzi. No jest morderstwo, jest kryminał, są różne postacie, mają drugie, trzecie dno, mogą symbolizować różne nurty, różne postawy w czasie wojny, a także w życiu, różne nacje. I oczywiście są wątki damsko-męskie i także jest dużo humoru, kiedy cała sala kinowa ryknęła śmiechem na temat komnaty, groty rozkoszy i na pewno warto iść. Warto iść i nie będziesz się nudzić, będziesz zadowolony, będzie ci się podobało. Jeśli lubisz kryminały, jeśli lubisz taki klimat właśnie wojenny, chciałem powiedzieć międzywojenny, no to się dzieje w sumie w czasie wojny, więc też są wątki patriotyczne. No i tyle, Może doszukasz się tutaj jeszcze dodatkowych jakichś odniesień i niuansów i na pewno film dobrze poprowadzi twoją uwagę, skupienie. Będziesz próbować rozgryzać ten wątek kryminalny i myślę, że zaskoczy cię. To tyle. Czarny Mercedes.